Travel Fan prezentuje Sri Lanka, łza z policzka Indii. To nowy film powstały w ramach cyklu Travel Fan w podróży. Dostępny na DVD oraz Blu-ray. Półtorej godziny obcowania z przyrodą, kulturą, historią oraz dniem dzisiejszym Sri Lanki. A wszystko to utrzymane w klimatach przygody i podróży. Barwna narracja, doskonale dobrana muzyka. Wszystko to w uchwyconych okiem kamery przepięknych plenerach wyspy Ceylon. Film pokazuje, jak współcześnie żyją mieszkańcy wyspy, przybliżając tutejsze tradycje, zwyczaje oraz lankijski folklor. Trasa przejazdu obejmuje niemal wszystkie najważniejsze miejsca, które koniecznie należy zobaczyć, będąc na wyspie. Zobaczmy, gdzie dojrzewa pieprz i wanilia oraz gdzie rośnie najlepsza herbata na świecie. Sri Lanka, łza z policzka Indii. Zobacz koniecznie. Travel Fun. Adventure starts here. Travel Fun. Adventure starts here. Uwaga! Widoczne na filmie logo oraz napisy informacyjne występują wyłącznie w wersji promo i nie są częścią składową zamawianych przez Państwa filmów. Pamiętaj, kanał travelfun.pl jest certyfikowanym partnerem YouTube. Jeśli zatem podobają się Tobie prezentowane tu treści i chętnie odwiedzasz mój kanał, pozwól wyświetlić się reklamie. Wyświetlane przez widzów reklamy podlegają monetyzacji. Tym sposobem sprawiasz, że mogę się rozwijać jako twórca, a moje filmy stają się coraz ciekawsze i lepsze technicznie. Wyobraź sobie, że oglądanie reklam może być pomocne i użyteczne. Pozwól zatem spokojnie im wybrzmieć. Ciesz się 30 sekundami wolności, zapasz kawę, zrób coś użytecznego, a następnie wróć do swojego ulubionego kanału travelfun.pl. Dzięki filmom z cyklu Travel Fun w podróży wiesz więcej. Poznajmy razem świat. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. Travel Fan, meet the world, meet the people. Sri Lanka, łza z policzka Indii. Takie miano nosi położona u wybrzeży subkontynentu indyjskiego wyspa Ceylon. Choć od niepamiętnych czasów miejsce to kojarzone jest z korzennymi przyprawami, a od XIX wieku także ze słynną na cały świat herbatą, kraj pochwalić się może także sięgającą zamierzchłych czasów historią oraz bogatą kulturą materialną. Jak głosi legenda, to właśnie tutaj Adam po wygnaniu z raju postawił swój pierwszy krok. Sri Lanka to przede wszystkim wspaniała dziewicza przyroda i moc cudów natury. Zwrotnikowy klimat sprawia, że krainę tą pokrywają rozległe sawanny i zachwycające krajobrazy wiecznie zielonych lasów. Bogata fauna zachwyca różnorodnością swoich form, pośród których królem jest słoń. Tradycyjna kuchnia Sri Lanki, na którą wpływ mają położone nieopodal Indie, pełna jest przyprawionych ostro przysmaków. Gdy do tego dodamy ogromny wybór egzotycznych owoców, to kulinarny raj będziemy mieć w zasięgu ręki. Druga co do wielkości wyspa Oceanu Indyjskiego to kraina czterech wielkich religii, z których dominującą rolę odgrywa buddyzm. Weseli, przyjaźnie nastawieni mieszkańcy to wypełnienie lankijskiej układanki. Podróż na Sri Lankę to wyprawa do olśniewającego kraju. Tak bowiem jego nazwa brzmi w sanskrycie. W trakcie filmowej podróży zobaczymy najciekawsze miejsca perły Oceanu Indyjskiego. Filmowi jak zwykle towarzyszyć będzie interesujący komentarz oraz klimatyczna muzyka. Zapraszam do wspólnego zwiedzania Sri Lanki, rajskiej łzy z policzka Indii. Oglądając filmy z cyklu Travel Fun w podróży, wiesz więcej. Jesteśmy w największym mieście Sri Lanki,
Colombo, choć od 1982 roku nie pełni już funkcji stolicy, jest siedzibą wielu urzędów państwowych, przedstawicielstw dyplomatycznych oraz stanowi centrum największego biznesu. Przed nami dwie bliźniacze wieże tutejszego World Trade Center. Budynki otrzymały miano czwartej najwyższej bliźniaczej wieży w Azji. Tuż obok pręży się równie imponująca cylindryczna wieża Bank of Ceylon. W pobliżu nowoczesnych gmachów przycupnął efektowny neoklasyczny budynek starego parlamentu. Obecnie mieszczą się w nim biura sekretariatu prezydenta. Hotel The Kingsbury to doskonała lokalizacja, aby zawsze być blisko tego, co w mieście najważniejsze. Poranną kawę można wypić sobie wprost przy basenie, wpatrując się w horyzont pobliskiego Oceanu Indyjskiego. Colombo to miejsce, gdzie nowoczesność często sąsiaduje z kolonialnymi gmachami użyteczności publicznej. Powstały one podczas władania wyspą portugalskich, holenderskich oraz brytyjskich kolonizatorów. Miasto jest jedyną tak dużą aglomeracją na wyspie. Jest niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. Nazwa miasta najprawdopodobniej pochodzi od słowa Colaamba, co po syngalesku oznacza drzewo mango. Według innej wersji nazwę nadali temu miejscu Portugalczycy, ponoć na cześć Krzysztofa Kolumba. Przepływające przez miasto kanały to jedno z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Colombo. Przy jednej z wodnych arterii usadowiła się buddyjska świątynia Sima Malakka, wybudowana pod koniec XIX wieku jako część pobliskiej świątyni Gangaramaya. Miejsce to często bywa tłem sesji ślubnych Lankijczyków. Świątynia znajduje się pośrodku jeziora Beira. Jej wnętrze wypełniają pomalowane na złoto posągi Buddy. Całość drewnianej konstrukcji okalają posągi Buddy w różnych mudrach. Świątynia zbudowana jest na trzech platformach, które połączone są z lądem mostami pontonowymi. Ciekawostką jest tu zapożyczona z hinduizmu postać Wisznu. Statua siedzącego pod drzewem Bodhi nauczyciela skłania do refleksji nad jego naukami. Figowiec pagodowy to drzewo, pod którym Budda doznał oświecenia. Z tejże okazji sadzona jest w buddyjskich świątyniach. Warto dodać, że świątynia nie jest miejscem kultu. Wykorzystywana jest głównie do medytacji i odpoczynku. Wody jeziora upodobały sobie warany. Boom budowlany sprawia, że Colombo coraz bardziej pnie się w górę. Wysokie biurowce stoją w opozycji do zwanego Białym Domem neoklasycznego budynku ratusza miejskiego. Ekskluzywna dzielnica miasta, zwana ogrodami cynamonowymi, mieści dar narodu chińskiego Bandaranaike Memorial International Conference Hall. Kolejną znaczącą budowlą ogrodów cynamonowych jest także Independence Memorial Hall. Budynek upamiętnia odzyskanie przez kraj niepodległości 4 lutego 1948 roku. Na przyległym Placu Niepodległości widnieje pomnik upamiętniający pierwszego prezydenta niepodległej Sri Lanki, ojca narodu Don Stevena Senanayake. Projekt budynku oparty jest na Mughal Madua, hali audiencyjnej ostatniego na wyspie niepodległego Królestwa Kandy. W miejscu tym odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe. Powiewająca na maszcie olbrzymia flaga symbolizuje buddyzm. Przypomina, że jest to najbardziej powszechny na wyspie system filozoficzno-religijny. Replika posągu Buddy Ajukana zwraca uwagę na nietypową dla przedstawień nauczyciela pięknie udrapowaną szatę. Żegnam wielkomiejskie Colombo i wyruszam na spotkanie z przygodą. Czas odkryć opisywane w przewodnikach piękno wyspy. Pierwsze wrażenia z trasy bardzo pozytywne. Już od pierwszych chwil przejazdu Sri Lanka sprawia wrażenie miejsca sympatycznego, o wiele bardziej czystego i uporządkowanego niż sąsiednie chaotyczne i zabałaganione Indie. Chwile spędzone na kontemplacji bujnej zieleni minęły niespodziewanie szybko. Już za moment czeka mnie spotkanie z żyjącymi w miejscowości Pinnawala słoniami. Zwierzęcy symbol wyspy, jakim jest słoń, żyje tu w licznej gromadce ponad setki osobników. Słonie prowadzą bardzo regularny tryb życia. Dwa razy dziennie przechodzą przez wioskę, kierując się w stronę rzeki, aby zażyć orzeźwiającej kąpieli.
Dochodzące od strony stada trąbienie pozwala domyśleć się, że przebywanie w wodzie sprawia tym olbrzymim ssakom wielką przyjemność. Opiekujący się słoniami mahuci doglądają swoich pupili, mając baczenie nad ich poczynaniami w wodzie. Młodsze osobniki chętnie przy kąpieli korzystają z pomocy swych opiekunów. Więź słonia ze swoim przewodnikiem pozostaje na całe życie. Podziwianie kąpiącego się stada słoni w wodach rzeki Mahaoya to bezcenne doświadczenie dla każdego, kto przybywa na Sri Lankę. Zamieszkujący wyspę słoń cejloński jest podgatunkiem słonia indyjskiego. Zakłada się, że populacja lankijskich słoni sięga około 6000 osobników. Na 10 hektarach gruntów statko Spinnawala może cieszyć się względną wolnością. Powstały w 1975 roku słoniowy sierociniec w swym pierwotnym założeniu miał być schronieniem dla porzuconych, rannych i kalekich zwierząt. Sierociniec dla słoni to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych kraju pod względem liczby zwiedzających. Obecnie miejsce to jest także centrum rozmnażania słoni. Pozyskane od turystów środki pozwalają utrzymać stado uznawane za najliczniejsze trzymane w niewoli. Mojemu przejazdowi w głąb wyspy towarzyszą połacie zielonej gęstwiny, gdzie spojrzeć otaczają nas wszelkie odcienie zieleni. Wszystko tu rośnie bujnie i permanentnie. Chciałoby się rzec zielono mi. Dzięki sporym zasobom wilgoci zarówno pola ryżowe, zagony bananowców, czy też palmowe zagajniki wydają obfity plon. W geograficznym środku Sri Lanki znajduje się Dambulla. Przed nami pstrokate muzeum buddyjskie, wchodzące w skład kompleksu tzw. Złotej Świątyni, a nad nim mierząca 30 metrów wysokości ogromna podobizna siedzącego złotego Buddy. Ogromne jackfruity osiągają owoce o masie do 30 kg, stając się tym samym największymi owocami na świecie rosnącymi na drzewie. Okolice drogi wiodącej w kierunku świątyni upodobało sobie stadko małp, liczące na smakowite datki ze strony pielgrzymów. Autopromocja. Masz już dość wszechogarniających twoje życie ogłupiających mediów? Czujesz znużenie monotonią pracy zawodowej i chciałbyś w inteligentny sposób spędzić twój wolny czas? Męczy cię krzywdzenie twoich zmysłów prymitywną medialną sieczką? Szukasz czegoś rozwijającego twoje horyzonty poznawcze? Daj się ponieść fantazji. Odwiedź krainę intelektualnej pożywki, gdzie aspekt poznawczy nadal jest w cenie. W serii Travel Fun w podróży poznamy najpiękniejsze zakątki naszej matki Ziemi. Cuda przyrody, wspaniałości architektury, przepiękne krajobrazy, warowne zamki, najlepsze muzea, interesujące zabytki, kroki milowe techniki, pozostałości zamierzchłych cywilizacji, odmienność kultury, ciekawostki kulinarne, rekomendacje sympatycznych miejsc noclegowych, środków transportu, informacje dotyczące rozrywki, relaksu i wypoczynku, a także wskazówki, co warto zobaczyć, będąc samemu w danym miejscu. Tego między innymi dostarczą Ci prezentowane przeze mnie relacje. W moich produkcjach nieobce są mi także wątki promujące patriotyzm, pozytywne relacje międzyludzkie oraz nieprzemijające wartości jak miłość, przyjaźń i rodzina. Stworzone przeze mnie filmy z wielką przyjemnością można oglądać w pojedynkę, w gronie rodzinnym, a także wśród przyjaciół i znajomych. Nie promują agresji ani negatywnych postaw społecznych. Choć czasem dla waszego pełnego obrazu świata ukazują także bardziej mroczne strony ludzkiej duszy. Szczególnie polecam wersje płytowe na DVD, jak również na prezentujących realistyczny obraz w jakości Full HD dyskach Blu-ray. Pamiętaj, że twoje zamówienia wspierają mój twórczy rozwój. Zachęcam także do odwiedzin YouTube, gdzie na kanale travelfan.pl znajdziecie wiele ciekawych materiałów relacjonujących miejsca, które zdarzyło mi się odwiedzić. Travel Fan. Twoje okno na świat. Robiąc sobie przerwy we wdrapywaniu się na górę, można podziwiać malownicze panoramy wtopione w przepiękne okoliczności przyrody. Bujna, egzotyczna roślinność porastająca świątynną skałę nadaje temu miejscu wrażenie przedsionka raju, jednego z wielu, które przyjdzie nam podziwiać podczas objazdu Sri Lanki.
ruchliwe makaki czekają na okazję, aby zwędzić jakiś przysmak. Naprzeciwko skały stoi święte drzewo, na którym pielgrzymi wieszają chustki ze swoimi modlitwami oraz prośbami. Świątynie wykute w skale są jednym z najważniejszych miejsc buddyzmu na Sri Lance. Do tego otoczonego czcią miejsca od setek lat pielgrzymują miliony wiernych. W pierwszej ze zwiedzanych grot, zwanej Świątynią Pana Bogów, dominuje 14-metrowej długości śpiący Budda, wyrzeźbiony w jednym bloku skały. Do wszystkich pięciu grot prowadzi przycupnięty do skały krużganek. Druga z pieczar to Świątynia Wielkich Królów. Jest największą z pięciu znajdujących się w Dambuli. Wzdłuż ścian jaskini ustawione są figury Buddy w różnych mudrach. Można tu też znaleźć posągi figur osób świeckich, na przykład króla Valagambahu I. Władca ufundował sanktuarium w I wieku przed naszą erą. Straciwszy uprzednio tron na rzecz tamilskich najeźdźców, przez 14 lat ukrywał się tu w pieczarach, a potem w akcie wdzięczności za jego odzyskanie kazał wybudować świątynię. Główna statua pieczary przedstawia Buddę w mudrze "Nie obawiajcie się". Uwagę zwiedzających zwraca też znajdująca się tu stupa z wyobrażeniami Buddy chronionego przez wielogłowe kobry. Trzecia jaskinia to Vihara Mahaalut. Znajduje się w niej 9-metrowa postać spoczywającego Buddy. Duże wrażenie robi sufit, w całości pokryty malunkami opisującymi życie Buddy. W stosunkowo niewielkiej czwartej jaskini można podziwiać figury nauczyciela w pozach medytujących. Ciekawostką jest tu niewielka dagoba, w której według legendy miały znajdować się klejnoty królowej Somawati. Rabusie liczyli, że znajdują się tam nieprzebrane skarby. Główne miejsce w ostatniej z pieczar zajmuje posąg leżącego Buddy. W przeciwieństwie do wykutych w kamieniu figur z czterech poprzednich jaskiń, znajdujące się tutaj zrobione są z cegieł oraz gipsu. Pięknym akcentem otoczenia jaskiniowych świątyń jest pokryte lotosami niewielkie oczko wodne. Lotos to oznaczający czystość, święty symbol buddyzmu. Z mierzącej ponad 160 metrów skały roztacza się przepiękny widok na okolice. Jesteśmy w Mihintale. Mieszkańcy Sri Lanki wierzą, że w III wieku przed naszą erą spotkali się tu buddyjski mnich Mahinda i król Devanampiya Tissa. Dysputa władcy z mnichem stała się kamieniem milowym w zaszczepieniu buddyzmu na wyspie. W dość szybkim czasie zaczęły powstawać tu budowle monastyczne. Na zachowanych tablicach wyryto inskrypcje informujące o prawach i obowiązkach mnichów. W pozostałościach refektarza podziwiać można z kolei olbrzymie kamienne koryto, mogące pomieścić ilość ugotowanego ryżu dla około 5000 mnichów. Można sobie zatem wyobrazić rangę tego miejsca w czasach jego świetności. Obszar sanktuarium obejmuje tak zwaną skałę zaproszenia, gdzie ponoć mnich Mahinda wygłaszał swoje pierwsze kazania. Ze skały rozciąga się wspaniały widok na okolice z widniejącą na sąsiednim wzniesieniu figurą Buddy oraz usadowioną na kolejnym wzgórzu wielką stupą. Poruszanie się po stromej skale na boso wymaga wprawy oraz dobrej sprawności fizycznej. Obwieszony licznymi proporcjami płot okala rosnące święte drzewo buddyzmu Ficus religiosa. Tuż obok, w darze od wiernych, palą się liczne lampki wotywne. Przy skale znajduje się niewielkie oczko wodne. Makaki dobrze wiedzą, gdzie usadowić się, aby zdobyć od pątników jakieś smakołyki. Aby ujrzeć z bliska wielką białą stupę, trzeba wspiąć się na szczyt wiodącą tam ścieżką. Nie zważając na nagrzane słońcem kamienne stopnie, należy wejść tam na boso. Wysoka na 41 metrów Mahaseya powstała między 7 a 19 rokiem naszej ery. Położona tuż obok mniejsza stupa kryje prochy mnicha Mahindy, który osiągnął ponoć nirwanę w 259 roku przed naszą erą. Ze wzgórza wielkiej stupy rozciąga się widok na otaczającą sanktuarium zieloną gęstwinę. Spoglądający ze skały na pielgrzymów wielki biały Budda zdaje się błogosławić wszystkim tu przybywającym.
Zacienione drzewami plumerii 1840 granitowych schodów wyprowadza nas z terenu sanktuarium. Średniowieczna stolica Sri Lanki Anuradhapura przyciąga turystów zabytkami sprzed 1400 lat. Okres swej świetności miejsce to przeżywało między IV wiekiem przed naszą erą, a X wiekiem naszej ery. Oglądany właśnie zespół klasztorny Isurumuniya został założony za panowania króla Devanampija Tissa na przełomie IV i III wieku przed naszą erą. Na skale przystawie podziwiać można ryty z podobiznami kąpiących się słoni. W czasach istnienia klasztoru miejsce to najprawdopodobniej używane było przez mnichów do ablucji. Autopromocja. Maksimum relaksu, spora dawka słonecznej pogody, nutka ciepłego morza, zero stresu, szczypta przygody. Oto udana recepta na wspaniałe wakacje. Zacznij je już dziś z filmami z cyklu Travel Fun w podróży. Zostań przyjacielem projektu Travel Fun w podróży. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zamów film lub zostaw grosik na PayPalu. Doceniam każde Twoje wsparcie. Travel Fun. Twoje kompendium wiedzy o świecie. Skalne stopnie prowadzą nas na szczyt wzniesienia, skąd podziwiać możemy panoramę kompleksu. Biała kopuła niewielkiej dagoby przepięknie wyróżnia się na tle zespołu klasztornego. Niewielkie muzeum zawiera znalezione w okolicy eksponaty. Do najciekawszych należy rzeźba z wizerunkiem rodziny królewskiej oraz królewicza Salia wraz z wybranką serca Asokalmą, dla której popełniając mezalians stracił prawa do tronu. W niewielkiej jaskini w załomie skalnym swą siedzibę mają hałaśliwe nietoperze. Czasy współczesne klasztornego kompleksu prezentuje niewielka świątynia z kolorowo pomalowaną statuą Buddy umierającego. Anuradhapura w okresie swojej świetności należała do największych miast ówczesnego świata. Jesteśmy w miejscu, gdzie kordon murów oplata najstarsze historycznie udokumentowane drzewo na świecie. Mahabodhi, bo o nim mowa, wyrosło z sadzonki przywiezionej z północnych Indii przez mniszkę Sangamitę. Jest szczepem pochodzącym z oryginalnego drzewa Bodhi z gatunku Ficus religiosa, pod którym około 2600 lat temu Budda doznał oświecenia. Wierni modlą się w cieniu drzewa, chcąc wyprosić łaski. Mury kompleksu wokół drzewa kryją niewielką świątynię z figurą Buddy. Schodząc po rozgrzanych od słońca stopniach, warto zerknąć na udekorowany płaskorzeźbami kamień księżycowy, ukazujący cykl niekończących się reinkarnacji jako drogę do nirwany. Bywa, że przysiadujący na dziedzińcu wierni łączą piknikowanie z modlitwą. W kompleksie sakralnym swój azyl znalazło stadko langurów. Mierząca 55 metrów wysokości wielka stupa stanowi centrum pielgrzymek. Mieszkańcy wyspy uważają, że mieści ona w sobie cenne relikwie, do których należeć mają m.in. części ciała Buddy. Dagobę otacza efektowne ogrodzenie, przyozdobione 344 głowami słoni. Ciekawostką jest fakt, że odsuwając się równo o długość naszych stóp od rantu budowli, możemy ujrzeć jej wierzchołek. Wielką stupę obchodzimy trasą zgodną z ruchem wskazówek zegara. W pobliżu stoi niewielka stupa, będąca pierwotnym modelem Ruvanveli. Kolejny oglądany kompleks klasztorny to Abhayagiri. Ufundowany przez króla Valagambahu w pierwszym stuleciu przed naszą erą, stał się miejscem międzynarodowej wymiany myśli buddyjskiej. Doskonale zachowane do naszych czasów zbiorniki to tak zwane baseny bliźniacze. Pierwotnie służyły one mnichom do ablucji. Pomimo swojej nazwy, baseny są różnej wielkości. Stupa Jetavanaramaya jest największą niepiramidalną budowlą ceglaną na świecie. Pierwotnie liczyła aż 122 metry wysokości. Konstrukcja stupy o takich rozmiarach wymagała szczególnych metod projektowania. Jej ukończenie zajęło budowniczym ponad 20 lat. Z
Zielone krajobrazy lankijskiego interioru aż po horyzont raczą możliwością podziwiania piękna tutejszej przyrody. Gdzie tylko spojrzeć, pola ryżowe przechodzą w plantacje drzew rodzących niespotykane w Europie owoce. Gdzieniegdzie pojawiają się przycupnięte do drogi niewielkie domostwa, tworzące kontrast dla zielonej, liściastej gęstwiny. Świadomość, że u nas w Polsce panuje zima, sprawia, że pochłanianie wzrokiem tych pełnych życia krajobrazów niemal uzależnia spragnionego letnich klimatów człowieka północy. Przed nami Sigiriya. Wpisaną na listę UNESCO atrakcję zaczynamy zwiedzać od strony wodnych ogrodów. Naturalną ochroną przed nieproszonymi gośćmi były kłębiące się w granicznych akwenach krokodyle. Autopromocja. Wejdź w nowy wymiar podróży. Oglądaj filmy stworzone z pasją. Zostań honorowym współproducentem. Pomóż rozwinąć moją twórczą pasję. Filmy Travel Fan w podróży czekają na Twoje wsparcie. Postaw na mnie. Daj szansę. Be trendy. Be Travel Fan. Po lewej stronie królewskich ogrodów pozostawiono niezrekonstruowaną część kompleksu, ukazując, jak teren ten wyglądał pozostawiony przez wieki na łasce sił przyrody. Wodne ogrody to majstersztyk dawnych inżynierów. Do dnia dzisiejszego zachowały się tu pozostałości dających ukojenie w upalne dni fontan, wodnych spa oraz basenów, w których zażywały kąpieli królewskie damy dworu. Oto w pełnej okazałości lwia skała, jak w wolnym tłumaczeniu można nazwać ów 200-metrową metamorficzną bryłę magmy, pozostałość po dawno wygasłym i zapadniętym wulkanie. Zanim dotrzemy na jej szczyt, spójrzmy jeszcze na oktagonalny zbiornik, skąd w przeszłości wypływały sztuczne strumyki. Wchodzimy w strefę ogrodów kaskadowych. Mrowie kamiennych bądź ceglanych schodów prowadzi nas w górę ku skalnej twierdzy. Kamienne ogrody pełniły pierwotnie nie tylko funkcje estetyczne, ale także obronne. Na tarasach widać pozostałości budowli będących kolejnym pierścieniem broniącym dostępu do wyższych części warowni. W mijanych po drodze skalnych grotach zachowały się pozostałości dawnych kamiennych artefaktów. Codziennie setki zwiedzających wspinają się w kierunku szczytu, pokonując po drodze tysiące schodów. W upalne dni i przy dużej wilgotności powietrza zmaganie z górą to dla wielu nie lada wyzwanie. Warto podjąć ów trud choćby z powodu słynnych fresków tancerek, których to wizerunki kryją się w zagłębieniu skalnym. Ponoć w V wieku malunkami pięknych dam dworu króla Kasjapy pokryte było całe czoło lwiej skały. Makaki, licząc na smakołyki, nie odpuszczają nawet tutaj. Im bliżej szczytu, tym z każdym metrem pojawiają się coraz piękniejsze widoki na okolice. Gdzie spojrzeć, dookoła otacza nas zielona drzewiasta gęstwina. Wychodzące ze skały lwie pazury oznaczają, że dotarliśmy do platformy lwa. W tej części kompleksu znajdowało się niegdyś główne wejście do prywatnych kwater monarchy. Dawniej dalsza trasa na górę prowadziła przez nieistniejącą już paszczę lwa, zwierzęcia uznawanego za symbol Syngalezów. Dziś na wierzchołek skały prowadzi metalowa klatka schodowa. Ruch jest tu spory. Każda z przybyłych tu osób chce wspiąć się na sam szczyt. Wgłębienia w pionowej skale zamieszkiwane są często przez dzikie pszczoły, będące niegdyś bronią biologiczną przeciw niechcianym intruzom. Na samym szczycie zachowały się pozostałości umocnień twierdzy oraz królewskiego pałacu z V wieku naszej ery. Najbardziej okazale lwia skała oraz to, co pozostało na jej szczycie, prezentuje się z lotu ptaka. W okresie swej największej potęgi warownia musiała wyglądać niezmiernie okazale. Nawet to, co dotrwało do naszych czasów, wzbudza szacunek i podziw dla kunsztu dawnych budowniczych. Autopromocja. Pamiętaj, zamawiając filmy w wersji płytowej, wspomagasz powstawanie kolejnych filmów z cyklu Travel Fan w podróży. Pamiętaj, Twoje wsparcie pomaga w tworzeniu kolejnych, jeszcze lepszych technicznie filmów. Bądź przyjacielem projektu Travel Fan w podróży.
Gdy w wyniku przewrotu pałacowego zdobył władzę Kasjapa, bojąc się odwetu zbiegłego do Indii brata, postanowił wznieść obronny zamek. Położona strategicznie w centrum wyspy, górująca nad okolicą i trudno dostępna skała okazała się miejscem idealnie pasującym, aby wybudować na jej szczycie obronną twierdzę. Wybudowany ogromnym wysiłkiem system fortyfikacji umożliwiał doskonałe warunki obronne. Dla zapewnienia sobie samowystarczalności wykuto zbiorniki na wodę oraz liczne spichlerze na żywność, aby można było przetrzymać nawet kilkumiesięczne oblężenie. Największy z basenów wykorzystywany był do kąpieli przez królewskie faworyty. Kasjapa był niesamowitym kobieciarzem. W pałacu mieszkało z nim podobno prawie 500 kochanek. Monarcha chętnie obserwował je przy kąpieli ze swego klimatyzowanego tronu, gdzie spływająca po specjalnej rynnie woda ochładzała królewskie siedzisko. Jedyna droga na szczyt niemal bez przerwy okupowana jest przez rzesze turystów. Platforma u nasady skały kryje pozostałości wojskowych koszar, a także ogromną skalną katapultę, która póki co nigdy nie doczekała się swojego użycia. Schodząc w dół, mijamy pozostałości Zamku Dolnego. Kasjapa chętnie korzystał z infrastruktury pod skałą w porze suchej, gdy w górnym zamku nie dało się wytrzymać od upałów. Otaczające pałac pod skałą rozległe ogrody zaliczane są przez archeologów do najstarszych na świecie zespołów ogrodowych zaprojektowanych przez ludzi. Tarasowe ogrody tworzą tu naturalną harmonię ze skalnymi grotami oraz ogromnymi głazami. Sigiriya uważana jest za jedno z najważniejszych miejsc planowania urbanistycznego pierwszego tysiąclecia naszej ery. Zatopione w bujnej, tropikalnej roślinności ruiny to pozostałości dawnego królewskiego miasta Polonnaruwa. Zwiedzanie zaczynamy od cytadeli z kompleksem pałacowym króla Parakramabatu. Ta imponująca budowla ponoć mierzyła pierwotnie aż 7 pięter. Dzisiaj można oglądać tylko pozostałości pierwszych dwóch poziomów. W murach grubych na 3 metry widać jeszcze otwory po belkach stropowych. Kompleks pałacowy pełnił początkowo jedynie funkcję okresowej rezydencji królów. Kiedy pochodząca z Indii tamilska dynastia Cholów w X wieku zniszczyła stołeczną Anuradhapurę, Polonnaruwa została przekształcona na główną siedzibę króla i przez lata była rozbudowywana. Autopromocja. Pamiętaj, to właśnie dzięki Twojemu wsparciu projekt Travel Fan w podróży może się nadal rozwijać. Zamawiając filmy w wersji płytowej, wspomagasz tworzenie kolejnych produkcji. Zatem także Ty możesz przyczynić się, aby następne filmy stawały się jeszcze lepsze technicznie. Pomóż marzenia przekuć w rzeczywistość. Daj szansę, wesprzyj, zamów film. Dziękuję, że jesteś. To miło, że jest ktoś taki jak Ty. Travel Fan. Poznajmy razem świat. W skład kompleksu pałacowego wchodził też basen kąpielowy. Dzięki systemowi irygacyjnemu można było z niego korzystać nawet przy niskim poziomie wody. Pośród malowniczych ruin wypatrzeć można dobrze zachowaną siedzibę Rady Ministrów. Znajdująca się na podwyższeniu sala kolumnowa była miejscem, gdzie król słuchał sprawozdań swojego rządu. Wchodząc po schodach, warto zwrócić uwagę na wyrzeźbione w kamieniu piękne balustrady z lwami i słoniami. 18 kolumn symbolizuje 18 zarządców prowincji tworzących system władzy w czasach króla Parakramabahu. Przy kolumnach stali oparci sekretarze, gdy siedzący na murze zarządcy oczekiwali na swoje wezwanie przed oblicze władcy. Ziemny nasyp prowadzi do świętego kwadratu. Widoczna przed nami schodkowa piramidalna świątynia to Satnahal Prasada. Obecnie widać tylko 6 poziomów, ale pierwotnie było ich 7. W jej pobliżu ułożono ważącą 80 ton kamienną księgę Galpota. Zawiera ona informacje o osiągnięciach króla Nisan Kamala, przeprowadzonych przez niego reformach oraz testament, w którym wyznaczył następcę. Najbardziej okazałą świątynią w kwadracie jest Watadage, okrągła świątynia buddyjska z centralnie usytuowaną stupą oraz dwoma z pierwotnie 4 posągów Buddy, patrzących w 4 strony świata.
Czwórka jest tutaj symboliczna, gdyż przedstawia cztery szlachetne prawdy, a prowadzi do nich szlachetna ośmioraka ścieżka. Kolumny dookoła stópy prawdopodobnie podtrzymywały drewniany dach, na co wskazują znalezione w okolicy gwoździe i dachówki. Na uwagę zasługują zdobione ornamentami w kształcie zwierząt kamienne schody. Świątynia jest jedną z nielicznych pozostałości po Vijayabahu I, który przeniósł stolicę z Anuradhapury do Polonnaruwy. Vis-a-vis Atadeik znajduje się tzw. Sanktuarium 60 relikwii. Prawdopodobnie zostało wybudowane przez króla Nizankamala jako miejsce przechowywania relikwii zęba Buddy. Wnętrze sanktuarium kryje trzy posągi Buddy. Najlepiej zachowana środkowa statua mierzy 3 metry wysokości. Najważniejsze dla buddyzmu relikwie przechowywano także w innych tutejszych świątyniach. Ząb Buddy przebywał m.in. w świątyni Atadage, to znaczy domu 8 reliktów. Wybudowany na 54 kamiennych filarach budynek postawiono ponoć w niebywale szybkim czasie 8 dni. Prace mogły tak szybko postępować z racji wykorzystania resztek wcześniejszej budowli. W ozdobionej motywami liści lotosu świątyni Nisankalata Mandapa monarcha słuchał recytowanych przez mnichów tekstów buddyjskich. Najlepiej zachowanym budynkiem świętego kwadratu jest wybudowana w hinduistycznym stylu architektonicznym buddyjska świątynia Tuparama. Przed złupieniem przez ciolów w XII wieku świątynia była najbogatszą w całym kompleksie. Do dziś zachowało się tu kilka figur Buddy. Gdy na owianym rokiem statuły puści się wiązkę światła, wtedy pięknie skrzą się odbijanym blaskiem. Autopromocja. Wybierz się na wielką wyprawę dookoła świata z cyklem filmów Travel Fun w podróży. Poczuj smak życia, poznaj pasję podróżowania. Travel Fun. Are you ready for adventure? Daj szansę, wesprzyj, zamów film. Poznaj świat z filmami Travel Fun w podróży. Miejscem uważanym przez przewodniki za największą atrakcję turystyczną Polonnaruwa jest tak zwana Galvihara. Obok głowy leżącego Buddy umierającego stoi posąg, którego poza jest tematem sporów znawców niuansów buddyzmu. Po lewej stronie skalnego zespołu rzeźb można ujrzeć posąg Buddy Samadhi z interesującym tłem smoków zjadających ludzi jako ostrzeżenie dla tych, którzy nie chcą podążać ścieżką buddyzmu. Miejscowość Matale to nie tylko piękne ogrody przypraw. Najbardziej znaną budowlą w mieście jest hinduistyczna świątynia Mudhumariamam. Zdobna w mnóstwo detali oraz pstrokato pomalowanych figur hinduskich bogów, świątynia poświęcona jest bogini Muriuman, którą upodobali sobie mieszkający tu Tamilowie. Swobodne tłumaczenie znaczenia imienia bogini to Pani Matka Deszczu. Utożsamiana jest z Parvati, to jest jedną z emanacji małżonki Shivy. Przypominająca górę wieża z setkami rzeźb to tak zwane gopuramy. Wybudowana w 1853 roku świątynia jest najlepszym przykładem architektury tamilskiej środkowej części Sri Lanki. Bywa, że czasem świątynia udostępniana jest do zwiedzania. W zależności od ustaleń kalendarza w lutym bądź marcu odbywa się tu bardzo spektakularny hinduistyczny festiwal Mudhumariamam. Oto Kandy. Jesteśmy w czwartym co do wielkości mieście Sri Lanki. Gęsta kolonialna zabudowa wypełnia centrum miasta. Markety spożywcze, sklepy firmowe, biurowce, punkty usługowe, muzea, hotele oraz restauracje. Znajdziemy tu wszystko. Choć jak w większości miast Sri Lanki życie nocne tu nie istnieje, miasto uważane jest za kulturalną stolicę kraju. Już od samego założenia w XV wieku stało się ostoją najdłużej broniącą się przed naporem Europejczyków. Dzięki dobrej organizacji, a zwłaszcza swemu położeniu z trzech stron opierającemu się o góry, a z jednej strony oddzielonemu wartką wodą, miasto stawiało efektywny, długotrwały opór. Na wzgórzu nad miastem figuruje prawie 30-metrowa biała statua Buddy. Atutem miasta jest jego efektowne położenie na okalających jezioro Bogambara wzgórzach.
pośrodku akwenu znajduje się niewielka, obramowana przyciętym żywopłotem romantyczna wysepka. Ruch w kandy jest zawsze spory. Miejscowość jest jednym z ważniejszych punktów przesiadkowych na wyspie. Widoczny w tle Queen Hotel uznawany jest za jeden z ciekawszych kolonialnych budynków w mieście. Kandy zwane jest Mekką lankijskiego buddyzmu. Tu znajduje się największa atrakcja w mieście, jaką jest świątynia relikwii Zęba Buddy. Autopromocja. Poznajmy razem świat, jego piękno i mieszkających w nim ludzi. Niech filmy z podróżniczej serii Travel Fun inspirują Was zarówno do bliskich i dalekich podróży. Travel Fun. Adventure starts here. Sri Lanka. Łza z policzka Indii. Zamów i zobacz cały film. Posąg chłopca, który oddał życie za swego brata i uznany został za bohatera, pokazuje nam, jak daleko posunięta może być miłość. Tuż obok, na cokole, patriotyczny mnich w geście protestu nie pozwala przejąć przez Brytyjczyków władzy wcześniej niż ustalono w akcie kapitulacji, stając się pierwszym symbolem oporu. Podążając dalej, widzimy pomnik prezentujący parę książęcą. Przedstawiona z lewej Hemamala w swoim koku przemyciła w IV wieku z Indii ząb Buddy. Duże znaczenie w religiach wschodu odgrywają rośliny. Rosnące tu drzewo mangowe to symbol nawrócenia pierwszego władcy Sri Lanki na buddyzm. Kompleks świątynny stanowił niegdyś część zespołu pałacowego władców Królestwa Kandy. Malowidło przy wejściu ukazuje nam pełną przepychu ceremonię zwaną Perahera, kiedy to na grzbiecie słonia przewożona jest relikwia Zęba Buddy. Świątynię wzniesiono w 1603 roku. Po wejściu do jej wnętrza oczom przybyłych ukazuje się miejsce przechowywania świętej relikwii. Uwagę zwiedzających przykuwają pokaźne ciosy słoni, tworzące szpaler do pomieszczenia z relikwiarzem. Zdobne mosiężne drzwi otwierane są w trakcie rytuału zwanego puja, kiedy to składane są ofiary. Słowo puja pochodzi z sanskrytu, a oznacza szacunek, cześć, hołd, adorację bądź kult. Rytuał składania ofiar zapożyczono z hinduizmu. Jest on dobrowolną ofiarą. Warto dodać, że dotyczy zwykle najważniejszych wydarzeń religijnych, jak też rozpoczyna sprawy związane z podkreśleniem pewnych etapów życia wyznawców, takich choćby jak narodziny, ślub bądź jakieś ważne, przełomowe przedsięwzięcia. Na pierwszym piętrze świątyni znajduje się okryty złotym relikwiarzem ząb Buddy. Przechodzący gęsiego wierni mogą go ujrzeć tylko przez moment. Uprzywilejowana do przebywania jest jedynie wylosowana rodzina, sponsorująca poszczególną uroczystość, dla której jest to olbrzymi honor. W trakcie zwiedzania można odwiedzić pomieszczenia biblioteki, gdzie niestety nie można filmować. Do starej świątyni przylega wybudowana w 1984 roku nowa część, nawiązująca swoim stylem nieco do tajskiej architektury sakralnej. W jej wnętrzu znajdują się statuetki Buddy z całego świata, jak też galeria obrazów dotyczących życia Buddy oraz historii cennej relikwii. Starą świątynię cechuje z kolei miejscowy styl kandyjski. Tutejszy porządek architektoniczny najlepiej obrazuje przylegająca do buddyjskiego kompleksu sala audiencyjna. Drewniany pawilon podtrzymują bogato rzeźbione kolumny z drewna tekowego. W roku 1815 budowla była miejscem podpisania konwencji kandyjskiej, kończącej okres lankijskiej monarchii i stanowiącej brytyjski protektorat na wyspie. Warto dodać, że w czasach brytyjskiej ekspansji Kandy było ostatnim niepodległym skrawkiem lankijskiej ziemi, pełniąc funkcje stołeczne niepodległego państwa przez około 500 lat. Spacerując po terenie kompleksu, warto odwiedzić niewielki budynek mieszczący Muzeum Słonia Radży. Radża wyróżniał się na tle innych słoni idealnymi wręcz proporcjami ciała i niezwykłym posłuszeństwem, dzięki czemu stał się głównym słoniem parady noszącym na grzbiecie złotą szkatułę ze świętą relikwią. Gdy Radża zakończył życie, po 50 latach spędzonych w świątyni, jego pamięć uczczono Dniem Żałoby Narodowej. Gdy zwyczajowo padłe w świątynnej służbie słonie ćwiartowano i palono,
Radżę postanowiono wypchać i utworzyć poświęcone mu muzeum. Ruszamy w dalszą drogę. Bujna gęstwina towarzyszy nam wraz z opuszczeniem miasta. W bezkres zieleni wpisują się przydrożne zabudowania przycupnięte do jedynej w okolicy komunikacyjnej arterii, jaką jest prowadząca w głąb wyspy droga. Wspinająca się w górę trasa ciągnie się malowniczą serpentyną, co rusz odsłaniając coraz to piękniejsze krajobrazy. Mijane górskie doliny w pobliżu siedzib ludzkich zamienione są w ogrody. Im wyżej w górę, tym droga odsłania przed nami intensywnie zielone herbaciane plantacje. Przebywając w okolicy, warto zatrzymać się na chwilę na jednej z licznych w tym rejonie kraju plantacji, aby zobaczyć, jak uprawiana jest herbata. Ceylon powszechnie znany jest z produkcji herbaty, która to zasłynęła na całym świecie dzięki swoim wyjątkowym walorom smakowym. Mało jednak kto zdaje sobie sprawę, że sadzonki herbaty trafiły na wyspę dopiero w XIX wieku. Autopromocja. Film dostępny jest na płytach DVD oraz Blu-ray. Ukazuje najpiękniejsze miejsca na Sri Lance, wspaniałe krajobrazy, a wszystko to ilustrowane klimatyczną muzyką, którą uzupełnia ciekawa narracja. Zobacz więcej na YouTube oraz w stronie internetowej www.travelfan.eu. Przywiezione przez Brytyjczyków po tym, jak zaraza spustoszyła uprawiane wcześniej plantacje kawy. Obecnie Sri Lanka jest drugim na świecie producentem herbaty. W regionie Nuwara Eliya, gdzie właśnie się znajdujemy, dominują powstałe z sadzonek plantacje wegetatywne. Uważa się, że najlepszej jakości herbata pochodzi z plantacji położonych powyżej 1200 metrów nad poziomem morza. Prawidłowe ręczne zbieranie herbaty jest gwarancją uzyskania najwyższej jakości zbioru. Zasada jest prosta. Należy zrywać tylko pączek i pierwsze 2 lub 3 listki herbaty, które mają specyficzny, jasno-zielony kolor. Liście powinny być zbierane przy słonecznej pogodzie. Najlepsze liście herbaciane rosną na krzewach nie starszych niż 40 lat. Mówiąc o krzewach, należy uściślić, że herbata jest drzewem. W naturalnych warunkach osiąga wysokość około 30 metrów. Jadąc dalej, zatrzymujemy się na chwilę na przełęczy Ramboda. Ze znajdującego się tu tarasu widokowego roztacza się przepiękny widok na dolinę. Tylko matka natura potrafiła stworzyć coś tak pięknego. Widok porośniętych bujną zielenią gór oraz wypełnionej polami ryżowymi ciągnącej się aż po horyzont doliny sprzyja kontemplacji. Widok dopełnia cieszący oczy wznoszący się na 109 metrów wysokości wodospad Ramboda. Po wizycie na plantacji warto odwiedzić jedną z wielu ulokowanych na trasie fabryk herbaty. Historia Bluefield Tea Factory sięga 1921 roku. W trakcie zwiedzania fabryki zapoznać się można z procesem produkcji herbaty. W oglądanym właśnie przez nas miejscu zbiory są segregowane i podsuszane. Generalnie produkcja herbaty polega na naprzemiennym suszeniu liści, ich fermentacji, rozdrabnianiu i przesiewaniu przez różnej grubości sita. W ten sposób uzyskuje się różne rodzaje herbat, od drobnego pyłu po całkiem spore, zwinięte kawałki listków. Urządzenia służące do suszenia, rolowania, fermentacji i pakowania herbaty są dość proste. Większość z nich pamięta jeszcze czasy kolonialne, gdyż ma ponad 100 lat. Jako ciekawostkę warto dodać, że czarna bądź zielona herbata pochodzą z tego samego drzewka. Zielona, w przeciwieństwie do czarnej, nie jest poddawana fermentacji. Większość produkowanej w fabryce herbaty idzie na eksport. Podobnie jak w przypadku kawy, im drobniejsza herbata, tym mocniejsza i bardziej intensywna. Najbardziej popularna w Europie herbata w torebkach jest z kolei najmniej cenionym tak zwanym kurzem herbacianym. Poznanie herbacianych klimatów to jeden z koniecznych punktów podczas odwiedzin Sri Lanki. Trasa wiedzie nas ku najwyżej położonym partiom kraju. Nasza droga pokonuje ponad 1400-metrową różnicę wzniesień i pnie się, wiodąc licznymi serpentynami poprzez malownicze krajobrazy lankijskiego interioru. Górskie tereny Sri Lanki głównie pokrywają plantacje herbaty oraz tarasowo usytuowane pola uprawne. Głównie uprawia się na nich ryż oraz sprowadzane niegdyś przez Europejczyków warzywa, które z biegiem czasu na stałe zagościły w lankijskiej diecie.
pośród równo przyciętych krzewów herbacianych plantacji, tu i ówdzie strzelają w górę wysokie drzewa. Zasadzono je tu, aby ich głęboko wcinające się w grunt korzenie zapobiegały erozji gleby. Za jednym z zakrętów, tuż przy drodze, ukazały się nam pochłonięte swoją codzienną pracą tamilskie zbieraczki herbaty. Przywiezieni na wyspę z Indii przez Brytyjczyków jako tania siła robocza, zwani są Tamilami plantacyjnymi, dla odróżnienia ich od zamieszkujących północ wyspy rodzimych Tamilów cejlońskich. Dotarliśmy do stolicy regionu. Nosząca tą samą nazwę Nuwara Eliya to nieduża miejscowość z zadziwiająco prostą, w większości współczesną architekturą. Zwartą miejską zabudowę wypełniają sklepy oraz różnego rodzaju punkty usługowe. Do czasów kolonialnych nawiązuje za to mijany efektowny budynek poczty. Nie brak tu także hoteli i pensjonatów. Nuwara Eliya jest bowiem bazą wypadową dla tych wszystkich, którzy pragną poznać region. Wypielęgnowane ogrody często przylegają do domów dawnych zarządców plantacji, gdzie nadal panuje wiktoriańska atmosfera. Wystarczy zjechać z górskiego płaskowyżu nieco niżej, aby na nowo zacząć cieszyć się bujną wegetacją oraz intensywną zielenią egzotycznej lankijskiej przyrody. Właśnie zatrzymaliśmy się w punkcie widokowym, aby podziwiać malowniczą panoramę przełęczy Ellagap. Według eposu Ramayana urokliwa dolina w zamierzchłej historii była świadkiem zmagań wodza małp Hanumana z demonem Sitą. Hanuman przybył na Ceylon na polecenie Ramy, aby odbić porwaną i uwięzioną przez demona żonę Ramy, Sitę. Rozważając ową historię, a zarazem kontemplując urokliwy widok, jakże przyjemnie cieszyć się na nowo piękną, słoneczną aurą. Czyste górskie powietrze nie męczy tak upałem jak na nizinach. Porastające teren barwne kwiaty radują oczy swym pięknem oraz kuszącym zapachem. Okolice miejscowości Ella obfitują w urocze krajobrazy. Ponoć to właśnie tutaj demon Ravana ukrywał porwaną z Indii Sitę. Atrakcją okolicy jest spadający z 25 metrów, tworzący przepiękne kaskady, wodospad Ravana. Nazwany imieniem demona, przypominać ma ową niezwykłą historię, w której Ravana ukrywał żonę Ramy w jaskini za wodospadem. Ponoć w czasie swej niewoli, w tworzonych przez wodę basenowych nieckach, zażywała kąpieli piękna Sita. Ravana jest jednym z najszerszych i najbardziej efektownych wodospadów na Sri Lance. Spływająca po skale woda tworzy liczne efektowne spady, kotły oraz zakręty. Obszar ten stanowi część rezerwatu przyrody Wildlife Ravana Ella. Przedstawiam krótki poradnik, o czym należy pamiętać, wybierając się na Sri Lankę. Najkorzystniej jest wymienić dolary na rupie w jednym z licznych kantorów na lotnisku. Na lotnisko w Colombo póki co można wnosić butelkowaną wodę. Kraj jest miejscem całkiem czystym i schludnym. Nie ma tu wszechogarniającego bałaganu. Na ulicach trudno dopatrzeć się śmieci. Alkohol oraz papierosy nie są dla miejscowych artykułami pierwszej potrzeby. Dostępne są jedynie w specjalnych sklepach po wygórowanej cenie. Na Sri Lance słońce pali niemiłosiernie. Koniecznie zabierzmy ze sobą nakrycie głowy oraz krem z filtrem UV. Ceny za atrakcje turystyczne są podwójne. Lokalsi mają wręcz symboliczne opłaty w porównaniu do zagranicznych turystów. Wszystkie obiekty sakralne bez względu na wyznanie zwiedza się na boso. Stąpanie po rozgrzanych słońcem posadzkach sprawia spory dyskomfort. Na Sri Lance znajduje się wiele szwalni światowych potentatów mody. Kupując coś po dobrej cenie, nie sugerujcie się podanym na metce rozmiarem. Nie ma co liczyć na egzotycznie niskie ceny w sklepach związanych z atrakcjami. W ogrodzie przypraw bądź w fabryce herbaty ceny pochodzą z kosmosu. Dziś prawdziwych rybaków już nie ma. Na miejscu znajdziecie jedynie ekipy, które za pieniądze pozują dla turystów. Kto marzy o przejażdżce na słoniu, przyjemność tą niech zostawi sobie na przykład na Tajlandię. Nie dość, że bardzo drogo, to nie ma żadnego wow. Na Sri Lance zdecydowana większość toalet jest bezpłatna. Oglądając filmy z cyklu Travel Fun w podróży, wiesz więcej. Travel Fun. Poznajmy razem świat.
Fran, Luke, Munaga Sende, Milsu Munaga Sum. Autopromocja. Drogi widzu, czy podobał się Tobie film? Uważasz, że poniesiony przeze mnie trud wart jest docenienia? Chciałbyś wesprzeć mnie, ale nie wiesz, jak to uczynić? Jest na to sprawdzony sposób. Wystarczy, że zalogujesz się do systemu PayPal i wpisując mój adres mailowy travelfan@wp.pl prześlesz według uznania swój tip. To proste. Ja już jestem w PayPal, a Ty? Z góry dziękuję za każde wsparcie. Oglądając filmy z cyklu Travel Fan w podróży, wiesz więcej. Miej wpływ na to, co oglądasz. Odwiedź na YouTube kanał travelfan.pl. Myśl pozytywnie, oglądaj wartościowe i rozwijające treści. Pasjonaci filmów dokumentalnych o tematyce podróżniczej przeżyją tu niezapomniane chwile filmowej przygody bez wiz i dewiz. Rozbudzając swoją wyobraźnię, wykroczą znacznie dalej niż tylko na wędrówki palcem po mapie. Dla planujących wyjazd dobrze zrealizowany film to doskonałe kompendium wiedzy o czekających na nich atrakcjach. Z kolei dla bywalców to odświeżenie wspomnień z odbytych podróży. Od wielu lat, przemierzając z kamerą podróżnicze szlaki, rejestruję dla moich widzów wyjątkowość oraz niepowtarzalność miejsc, które dane mi było odwiedzić. Poznając niebywałą różnorodność krajobrazów, wspaniałości przyrodnicze, odmienne kultury, osobliwe zwyczaje oraz ciekawych ludzi, widziany przeze mnie świat staje się jakby bliższy i bardziej zrozumiały. Zatem ruszajmy ku nowej przygodzie. Dołącz do grona odbiorców kanału travelfan.pl. Subskrybuj i rozpowszechniaj. Wejdź w nowy wymiar podróży. Travelfan. Adventure starts here. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.